Siema, tutaj jest Partia Pix, a dzisiaj gramy sobie full lethality Wukongiem na dżungli na moim koncie, także może być spoko. No, dzisiaj nagrywałem bez Grześka, także chyba widzicie, bez Dzionka, bez wszystkich gwiazd, które mamy na kanale. No, mam nadzieję, że będzie równie dobrze, co z Grześkiem. No, niestety muszę ponagrywać trochę bez niego u siebie w domu, także no, w kuchni. Powrót do czasów, kiedy nagrywaliśmy w kuchni. No, taka przerwa. Także no, ostatnio nagrywałem chyba na live'ie, także to była w sobotę. No, nie wiem kiedy trafi do was ten odcinek, ale trochę czasu jeszcze minie, bo jeszcze tam mam Urfa i w ogóle. W sensie, wy to już widzieliście, także no. Ale miałem Urfa, no. Także co, następnego live'a jeszcze dam wam znać, ale prawdopodobnie w sobotę zrobimy. Ale to jeszcze dam wam znać. Także spokojnie, mam jeszcze tydzień około, bo ten film jakoś niedziela powinien się pojawić. Także no, mam jeszcze tydzień, nagrywamy na swoim koncie, mamy skina, także o, to jest też ważne. Znaczy, ważne jest to, żebyście zostawili suba i oceny pod filmem, to jest też ważne. Ale to, że gram na swoim koncie ostatnio więcej, zmobilizuje może do openingów, bo przecież, wiecie, przydałyby się skiny i w ogóle. A że gram na swoim koncie i skinów mam tu, nie wiem, do trzech postaci, także... Może się więcej pokazać, może. Wziąłem zły spell. Na drugie się bierze W, bo wiadomo, tam unik kilku ciosów, kilku hitków. No ale trudno, polać. Także no, zobaczmy co będzie z tej gierki. Mam nadzieję, że to wyjdzie w miarę. Wukong ogólnie bardzo silny. Także no, wydaje mi się, że powinno wyjść. Tylko zależy od gierki, nie? No bo... Jednak te gierki na moim koncie trudniej się nagrywa, nie? Także no, to znaczy to nie tak, że na broń się nagrywałem tylko dlatego, że tu jest ciężej. No, to też dlatego, ale tutaj często, bo oczywiście jest normal, nagrywałem często tutaj na samym początku kanału i ludzie się szybko poddawali, na przykład wiecie, no nie dało się buildu zrobić. Gdybym chciał build jakiś na przykład 6 statików, to byłoby ciężko. Nie dość, że wcześniej zauważają to, że gram troll buildem, co utrudnia wszystko. Chwilę. No to jeszcze. Na przykład, jak na mnie pójdzie gierka za bardzo, no to ludzie sura dadzą po prostu. Co jest no niezbyt dobre, tak naprawdę. Przynajmniej nie dla moich filmów, no ale. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie tym razem. Full lethality. Ja nie wiem, czy widzisz tego gościa, ale chyba nie mogę tego zrobić. No, on nie padnie. A jednak. Nice! Dobra, mamy fraga. Mamy trochę hajsu. Spoko. Szkoda, że nie wbiłem levela. Nie wiem, czy to zrobię teraz. Czekajcie. Wydaje mi się, że tego nie zrobię. Cholera jasna. No nie zrobię tego, nie zrobię, muszę cofnąć. Ale on hajs, tak jakbym zrobił Reda, także spoko, mamy hajsik. Kupimy sobie... kupię ten item na dżunglę oczywiście, później go sprzedam ostatecznie, jakby co. Chociaż są trzy itemy niby na Lethality i później tam Last Whisper i w ogóle. Też raczej zbudujemy te itemy. Black Cleaver niby... Jeszcze zobaczymy, ale raczej je zbuduję. Czekajcie, co tu zbudować? To i budka. Chyba tak będzie ok. I polecimy sobie. Nie ustawiłem sobie tego. Armor, wszystkie itemy, jakie są. Także polecimy sobie prawdopodobnie te trzy itemy na pewno. No bo one dają lethality. A reszta to jest takie, wiecie, umowne, nie? Farmę czy jego. Kliknąłem flasha, dobrze, że się nie użył. Dobrze, że się flash nie użył, bo kliknąłem już den, żeby flashować przez to gówno, no ale... Niby mógłbym go zabić wtedy, ale trudno. Wydaje mi się, żebym go nie zabił. Za mała szansa to była, ale dobra. Zróbmy tego Reda i spróbujmy może coś zgankować. Pogankuję tu więcej. Ogólnie Wukong jest dobry do ganków. Ma niezłe te ganki z tym swoim W. Także spróbujemy coś zrobić. Dobra.
Chyba nie nagrywałem jeszcze filmu po live'ie żadnego, także może takie streszczenie jakby live'a. Także no, na live'ie w sumie przewinęło się przez live'a niby 12 tysięcy osób, około. Tak jest przynajmniej, wiecie, takie statystyki jakby. Nice, dobra. Także 12 tysięcy osób niby się przewinęło, maksymalnie było około 500, także, znaczy ponad 500, o, źle powiedziałem. Także według mnie super, naprawdę. Nie spodziewałem się czegoś takiego na pierwszym live'ie. No, także no, następny prawdopodobnie w sobotę, to się zależy jeszcze. To jest na razie takie przewidywana data jeszcze. Jak będzie, to wam powiem wszystko. No, szkoda, że go tym nie trafiłeś. Jakby trafił go tym głównym, no, to byłby naj. Lol, sporo mi zadał, ale. No, Wukong za silny. No, ładnie mi idzie, ładnie. To jest blind pick, cholera, bo draft picki na Eulę wyłączają chyba. Fuck, sorry, muzykę wyłączyłem wam. Draft picki na Eulę wyłączają chyba o 12, z tego co mi się wydaje. Tak przynajmniej zaobserwowałem, to jest strasznie dziwne. Nie wiem, czemu draft picki są w ogóle wyłączane, no ale są włączane i wyłączane jakoś o 12, więc są 12 godzin. To jest według mnie dziwne, strasznie. Nie wiem, czemu tak jest zrobione, ale. Trudno, także no. Chyba skończyłem o tym live'ie gadać, to mi się wydaje. Nie wiem, co ja tam miałem jeszcze powiedzieć. I tyle, no. Żadnych dotacji czy tam innych rzeczy nie robiłem na tym live'ie. To jest, nie wiem, czy to jest ważne w sumie, ale tak powiem przy okazji. Także no, planuję włączyć je, bo tam sporo widzów, o dziwo, to mnie też nieźle zdziwiło. Zdziwiło, nie wiem, jak się mówi. Ale parę osób się domagało tego. Tak mnie. Kurde, nice. Nie mogę tego zrobić. W sensie, odsuńcie się ode mnie. Jezus, typie, padnę na nich. Chcesz tego? Nie. Jakim ja jestem ścierwem? Boże! Dostałem ulta od tego frajerka. Nie opłacało się. Nie opłacało się, I'm the cock. Bardzo ładny nick. Czekajcie, jakiego buta polecieć? Pod chyba MRS-a, nie? No, pod MRS-a. Pod MRS-a będzie lepszym. Ale na razie lecimy to. Potem sobie polecimy butka. Fuck. Nie, zabrał tego blue. Kto wziął to blue w takim razie? No nie. Nie ten typek. O Jezu, jak mi się trafił. Chwila, czy oni wzięli to blue? Jezu, nikt nie wziął? Aha, dobra. Onego ma Zyra. Dobra, także pójdę może na tego bota. Blitzcrank taki. No i widzieli po tym, jak ja idę, także no, to jest bez sensu. Idę stąd. No, mieli tu wardę, nie? Chyba nawet dwa wardy, nie wiem. Idę. Idę, idę, idę. Dawaj, 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 gnojka. Jakim ja jestem ścierwem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Fuck my life. Sfleszowałem to jak ostatni. Nie wiem co w sumie. A to słabe, Boże. Olać. Dobra, poszło. Jak na brązie. Ale spoko. Szkoda, że Blue nie miał ten gościu, ale kurde, to było dobre. W sensie, dobre, dziwne to było, że on został tu. No, ale. To są normale, także tutaj nikt na serio raczej nie gra. Nawet jak. Znaczy, miałem taką gierkę ostatnią, że sobie myślałem, że sobie coś nagram. Albo nie, nie pamiętam nawet. I sobie włączyłem normala. Miałem chyba w teamie czterech unrankedów. Nie wiem, jakie w poprzednim sezonie dywizje. A w przeciwnym teamie same D1. Także nie wiem, o co chodziło. Nie wiem, czemu w ogóle tak dobrało. Chyba wiecie, Riot sobie pomyślał: a ty nagrywasz na bronzie? Heh, tu ci nie wyjdzie. No to chyba musiała być taka filozofia. Nie wiem, czy to dobre słowo do określenia tego.
filozofię. Taka teoria moja, o. Weźmy to. Wezmę tego Reda może. Czekajcie, 500 plus 800. 1300. Potrzebuję golda. Mam, no nie mam nic prawie. Gierka idzie tak sobie. W sensie Gnar wygrywa, tylko botlane przegrywa. No botlane to można pieprzyć, wiadomo. AFK farm, no. Dobra, przynajmniej nie AFK, takie ogólne. AFK i... No, farm sobie, gościu. Ty masz 100 tych staków. To jest dosyć dużo. To idę sobie tak. To chyba będzie lepsza metoda, tak mi się wydaje. No, i teraz będziemy lecieli Jomu. Prawdopodobnie. Ktoś tam się wypieprzył już. Aha, tego zaatakowali. Dobra, Jomu albo tego Nie, to się inaczej nazywa. Duskblade, tak właśnie. Duskblade'a może będziemy lecieli. Zobaczymy jeszcze. Mam ulti, ale i tego nie trafię. On ma 9 level. Boże święty. Stoję na wardzie. Fuck, gdybym się nie dał uderzyć turretowi, byłaby szansa. Fuck my life, szkoda. Kurde, myślałem, że to wyjdzie. Dajcie tego burta, on się to przy... What the fuck? Co to było? O, dobra, nic nie ogarniam MF-ki. Ogólnie, jak to możliwe, że ona ich zabiła z całego ulta? Czy tam dwa ulty poszły? Możliwe. Nawet nie patrzyłem. Ten weźmy tureta. Aha, botlane już mocno przegrywa. Myślałem, że tak mid też przegrywa. No niedobrze. To jest normal, tu się ludzie poddają w 20 minucie, trzeba to pamiętać, także no jeżeli oni będą dalej przegrywać, to możliwe, że dadzą sura. No to jest jednak, wiecie, no, to jest właśnie minus normali. Jeszcze na wyższym poziomie, to jest straszny minus normali. Bo ludzie się szybko poddają, strasznie. No, nie idziemy. Okay. Dziwne, za chwilę blue powinno wstać, a nie wstaje. Dobra, mam to. What the fuck, jak oni nas puszują? No i teraz nie wiem, co ja mam zrobić, bo ta MF-ka ma takie DMG z tym Jomu. W sumie nie ma STK. Ten GP tak sobie radzi, takie... Nie najlepiej. Nie idź tam, bo padniesz. Jak padniesz blisko, jak to... Nie, dobrze. Dobra, spróbujmy może coś zrobić. Tylko nie wiem co w sumie. Mogę farmić co najwyżej, bo tak nas zgnoili. W sensie Gnar wygrywa, to jest plus tej gry. To jest jedyny chyba plus tej gry, że Gnar sobie w miarę daje radę. On nie ma Trinity, no ale Gangplank ogólnie jest silny w late game, także liczę, że on wróci. No ja, no nie idzie mi aż tak źle, nie, ale on są farmę. Idę od góry. Nice. Nice. Ja. Nice. No, który jest na bocie? A nie, jest tutaj. No, to ja się z nim nie napieprzam. Nie ma co. Draven się wypieprzył. O, lecz to, spokojnie, Draven, nie denerwuj się, synek. Nie chodzi nawet o to, żebyś wygrał, tylko żebym ja nagrał odcinek, tak? Typeczku. Nie denerwuj się, Boże. Mam nadzieję, że to nie na mnie. A nie, to jest na Gnara. Ją pomóc. Dobra, jednak nie. What the fuck? Czy oni nam idzie byli? Jesus.
Ja tego chyba sam nie obronię. 4-0 Noctur. Ja pieprzę 4-0 Noctur. Uważaj. Ja cię nie gonię, ja cię nie gonię nawet. W sensie ja mogę go zabić, jakbym go złapał ładnie. Czekajcie. No nie, on tam poszedł sobie. Dobra, on poszedł sobie, stąd uważajcie, tam płakam was. Nie wypieprzcie się już na mordę w końcu. Weźmie tego tureta. Ja pieprzę, jaki oni mają push. My widzieliśmy jak na razie jednego tureta i tylko na tym strasznie wygranej linii, a oni już wzięli dwa na midzie, jednego na bocie. Nie wiem za bardzo co tu zrobić. Ona padł. On padł jest. Mam ich. Boże, mam ich. To był akurat słaby co zrobiłem. Ona teoretycznie powinienem ją dogonić. Nice. Pięknie! 40 armor pena. Jakby ktoś nie wiedział jak to zrobić, bo też często są takie komentarze jak to zrobić. Klikacie sobie po prostu C. C. I to się wysuwa. Tylko przesunę może czat w górę. C, widzicie? Nice, dobra, widzicie? Gangplank wraca. 3-4 z Trinity. Gangplank jak dostanie Trinity, taki boost do obrażeń jest straszny. Ogólnie według mnie Gangplank dosyć słabe early ma. W sensie zależy, bo jak jest Gangplank, który gra strasznie ofensywnie, no to jednak ugra. Ale to zazwyczaj według mnie Gangplank i Early mają takie sobie i tyle. Postawię tu Warda, bo nie wiem czy on tu nie idzie. Nie mam many zupełnie, co off. No w sumie on tu nie ma tureta, więc mogłem spróbować. Aha, ulti. Dobra, spoko. Pójdę na to blue może. Wezmę je. Czekajcie, ile ja będę miał cooldownu w ogóle? A, nie wiem nawet. Poczekam sobie na tego, na Jomu. To mi może coś dać w sumie. W sensie, no, trochę więcej letality o 5. O 5, tak? To daje 10, tak. Movementa. Nie wiem, nie ma więcej. On chyba chce to blue, nie? Ta cholera. Fuck, jesteśmy tu we trójkę. Lol. Nice, dobrze. Tylko dużo ultów. Błagam, co tu się dzieje? 3 za 1. Ja pieprzę. Ten Draven coś zadał? Błagam! Jest! Dobra, padł Dreda, ale zarąbiście. Bo zabił MF-kę. Nastakowane wszystkie staki poszły. Pięknie. Ciekawe ile ma hajsu teraz. Ile dostał hajsu? Dobra, dwa Drake'i. Pieprzyć Drake'i. Teraz będzie co? Infernal. No, to Infernala spróbujemy wziąć. To wziąć czy to? Ja bym sobie wziął to, bo to zdaje w sumie jak kliknę W. Mogę to wziąć na pierwszy item. Bo to daje true obrażenia. Zobaczcie, jeżeli jestem sekundę niewidocznym, to mam zwiększone obrażenia, w sensie z letality uderza mnie, także no. A jak użyję swojego W, to mogę to wkleić, także wluj DMG. Wluj DMG. Biegnę. Aj, tu nie ma już. Postaw tam wardę. O Boże, ja nie mam ulti. Jezu, ja myślałem, że ja mam ulti. Ja pieprz. Najgorsze, co mogło być. On się wpieprzył, ja się wpieprzył. On nikogo nie uderzył z ulti, ja nawet go nie miałem.
Nie przyjść nawet te kciuki. Ten T. Pogoń się stało, tylko jeżeli on padnie, to się sporo stanie. Za wcześnie użyłeś tego łuku, czemu go użyłeś? The fuck? Ulti. Ulti. Halo, halo. No, boję się trochę tej gry. Znaczy o nią. LOL! Prawie ją zapieprzył. Jezus Maria, to było piękne. Sporo zadaje, widzicie to? Sporo tego DMG w tle. W sensie nie mogę jeden na jedno. On ma 120 farm, ja mam tylko 60. On ma 13 level, ja mam 11. No to sporo mnie przegonił. Po farmie sobie może kapkę i się odrobimy, nie? No przynajmniej nadzieję. Aha, tak, tak farmiąc. Dobra, trochę farmy nadrobiliśmy. Może się przejdę do niej. Jezu, nie trafiłeś go. Nie. Dobra, jakoś to poszło. Ja biegnę. Tu. A mogłeś tu biec. Kurde, gość. Nie grabuj, nie ma co. Lol, to było ładne. Aha, ja dostałem slowa. Nie ten typ. What the f... Co? Co ten gangplank porobił? Jak on to zrobił? Nice, pięknie. Błagam. O Jezus! O, co za wielka te emocje! On mnie dogoni? Nie, ale ja mam więcej momenta. Ty piocy, mi się błagam. Jaka prosta ta gra. 6-4, dobra. Pięknie. No wydaje mi się, że on... A ty! Ty punciu! Dobra. Kupmy sobie to. Czekajcie, bo to mi da. Znaczy nie, polecę sobie to i to. To mi się bardziej opłaca. 45 armor pena mam, bo mam jeszcze z levelem, wiadomo. Szkoda, że ma run armor pen, czy tam letality per level. To byłoby fajne. To mi się bardzo podobało. Szkoda, że mi się nie trafił urf. Szkoda, że mi się nie trafił na urfie. Na urfie Wukong, który jest chyba jednym z najsilniejszych urferów. W sensie postać na urfie, są urfery. Pamiętajcie. Czekajcie, mój team sobie nawet radzi. Tylko no nie wiem, na ile mogę mu pozwolić. Tego Infernala to ja muszę wziąć, bo sporo mi zwiększy obrażenia, które mi się bardzo przydadzą. To jasne w sumie. Komu się nie przydadzą obrażenia? To też powiedziałem. Jak mój team jedzie teraz. Gdzie ty pie? Uff. Weź mnie nie stresuj, bo się prawie zesrałem. Zabijesz ją? Boże, jakie to było łatwe. Co ten typ? Dawaj tędy. Gdzie tu typku? Co on robi? Nienormalny, ale on ma momenty. A, dobra, bo on ma z tego. Black Cleavera przecież. No pieprzam. Jezu. No ja nie zabiłbym go. Chyba. Nie wiem, czy próbować. A, pieprz.
Stać mi na Deathblade'a? Tak, więc co? O Boże, Inferna, ludzie. Przespieprzyłem życie. W sensie... Nie! Spieprzyłem to, zapomniałem, w ogóle się zagapiłem na gierce i... Zapomniałem w ogóle go ten... ogarniać. Szkoda, bardzo mi szkoda Infernala. Idzie do mnie? Już miałem nadzieję. Przecież ja biorę tego. Przecież ja biorę inhibitor. Siemano. Siemano kolano. Tak zwane. Boże, ja tu już... Ja żyję! Kurde! Ja mam spore momenty, bo wiecie. Jomu mam 20. Oni nie mają żadnych tych. What? Jak ty mnie dogoniłaś? Jak ona mnie dogoniła? Oh, thanks. Bardzo mi się przydał ten heal. Redemption. Odkupienie, tak. Ładne. Czekajcie, powiedz sobie to. 70 Armor Pena. Będę miał 75. Nie wiem, czy nie polecić tego. Tak się zastanawiam. Ale możliwe, że to zrobimy. Czy Black Cleaver. On niby ma unikatowy ten efekt, nie? Black. Więc w sumie 5%. No, to byłoby nawet niezłe. I miałbym 20 cooldownów, no trochę za dużo. Bo już mam w sumie. No nie, bo to sprzedam później, chyba. No w sumie sprzedam to raczej, bo nie będę tego potrzebował, nie? Szkoda, że nie mają 3 Drake'i. Sobie. Źle to wróży. To sobie polecę. Ten ma 5000 golda w plecaku. No pieprzony Draven, jak Infisy kupi na hita. Ah! Draven life. Dobra, mam 70 Armor Pena, będę miał 75, co jest niezły wynik. Patrzcie, bije gościa po 420. Co się gościa? Tego. Reda. Ale gościa. No, zobaczcie, jak wrócił ten Gangplank. 11,9. No, trochę deadów ma, ale. 11, 10, 9, tak. 11, panie. Patrzcie na tą liczbę pierwszą. Co ty, ty? Co on ze mnie to było? Gdzie tutaj ten? Aha, on tu przyszedł. No nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że się wpieprzyłem tak naprawdę. Moje kurde! Dobrze! Jest tu pęta! Błaga mnie! Ja tu miałem pętę, gościu! Takie normale to mi się podobają. No jest, wiecie, trochę pograłem u siebie ostatnio rankedów, także to nie jest to, co było. Na streamie gorzej grałem, to po pierwsze, w sensie. No wiecie, jak się dużo gra na bronzie, to się odzwyczaja od dużej ilości rzeczy. Chociaż i tak to nie gram dobrze. W sensie, kiedyś pamiętam, grałem dużo lepiej niż teraz. No to nigdy nie był duży poziom, to był taki. Wystarczy, żeby do D5 wejść. Tam D4 maksymalnie wyszedłem. No ale to jest, wiecie. D5 to tam każdy wychodzi. Coś każdy. No niby tam jest mały procent osób z całego serwera, ale i tak dużo. No i tak dużo. 10,8 TMF-ka. Mamy 2000. Czekajcie, Black Cleavera to. Nie, Last Whisperem sobie poleciał. Nie, czekajcie, czy Black Cleavera. Black Cleaver. Na Black Cleaver, może polecę. Bo nie mam na kogo tego Last Whispera tak naprawdę. Zobaczcie, nikt nie ma armora, tylko ten gość o 50. No i tu będzie miał trochę więcej. A pieprzyć tam. Black Cleaver. Niby tam 6%. To nie, to.
Aha, bo teraz aktualnego jest, dobra, spoko. Weźmy tak, pójdźmy na blue, bo no nie wiem, czy tam się będzie coś jeszcze działo. Użyj ulti, no ale nie użyjesz. O kuuu, ograł cię, typie. Nawet ładnie to ma Armor Pen. W sensie letalety. Mówmy na to tak niby. Typie, Boże, zabrałeś mi to blue. Ja pieprzę. Olaś tam. Ja niby chciałem mu dać, do tego nic nie piszę. Jezus. Zobaczcie, Duskblade mi teraz działa niby. Pomoc. Pięknie. Ograłem to. W idealnym momencie to użyłem po prostu. Ciekawe ile ja zadam w takiego na przykład Ziggsa, który nie ma zoni żadnej ani nic. Aha. No sporo. Takiego ziksika sporo wchodzi. Co? Nie wierzę. Widzieliście to? Co to jest? Sporo tego bije. O ja pierdolę. No ładnie. Detalizm Wukong. Tyle. Ładnie działa, tyle. Tyle, no a poddali się. No tak jak mówiłem, no jeszcze na bronzie niby trochę ich podtrzymał, bym nie puszował. Może by tego nie skończyli. Jeszcze 5 minutek. No ale trudno. Tyle. Jeżeli ci się podobało, stawcie suba, ocenę. No i tyle. Jeszcze o live wam powiem w przyszłości, także nie denerwujcie się. Mamy jeszcze tydzień czasu, także na razie.